pewnie tego nie wiedzieliście. Nikt z was nie wiedział, że mój brat ma drugi kanał. Pewnie tego nie wiedzieliście. Nikt z was nie wiedział, że mój brat ma drugi kanał. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Monster, to jest kolejny odcinek na moim kanale. No i dzisiaj, słuchajcie, to jest pierwszy odcinek z Beki z dzieci na YouTubie. Więcej nie będzie. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Nikt z was nie spodziewał się, że mój brat, czyli Luka, który ma kanał Wieśniak TV, pewnie niektórzy z was go subskrybują, ma inny kanał. O nazwie Emil GG. No tak, wiem. Emil. Skąd to się wzięło? Właśnie, skąd się wzięło słowo Emil? Posłuchajcie, bo mój brat chciał się nazwać najpierw XZ.com na tym starym kanale. No i powiedziałem mu, że to jest bezsensowna nazwa. To on powiedział, dobra, zmienię. Chciał nazwać się Luka GG, coś mu pisało, że nie, bo taka nazwa już istnieje, za dużo jest takich użytkowników, o tym niku, coś takiego. No i powiedział tak, innej nazwy się nie da, musi się nazwać Emil GG. No i no się tak nazwał i tak zostało do dzisiaj. Także zapraszam, zobaczcie jak ten kanał wygląda. I żeby nie było, on się zgodził na to, żeby zrobić taką bekę, bo on sam teraz mówi, że jego filmy starsze były takie durne, że nie może uwierzyć, że coś takiego kiedyś mógł wrzucić. A jego najdurniejszy film oczywiście wam pokażę, nie? Ja nie jestem taki, żeby wam nic nie pokazywać. No, tak, zapraszam, w sensie 50 łapek to jest kolejny odcinek, bo wracam na YouTube i będzie 50 łapek. No i zapraszam. No to dobrze, jestem już, moi drodzy, i teraz patrzcie, wchodzicie sobie, nie? No i piszecie Emil GG. I pewnie nie wiecie, który to jest kanał, no to klikacie. Komuś się nam tu wyszukać, o! No i mamy Emil GG, Football TV. Tu mamy jeszcze tam inne kanały o tej nazwie, widzicie? Jest tylko jeden jeszcze Emil GG. I nawet, no, GG Emil to nie to. No i wchodzicie w ten pierwszy kanał, chyba poznacie, bo to jest morda mojego brata, tylko że on sobie tu live'a wtedy szczelił. No taką chciał profilówkę. Dobra, no jestem na jego kanale, no słuchajcie, miał kiedyś wcześniej inny jeszcze awatar, mam na to dowody, mogę wam pokazać. No i tutaj macie jego baner, wiem, taki 1 na 10, co nie, takie zamazane zdjęcie, to miał być kot. W ogóle straszne to zdjęcie jest. Tu macie jego awatar 2 na 10, macie przesłane filmy, podoba mi się, subskrypcje. Dobra, kogo, on mnie subskrybuje, jaki żal. On subskrybuje WRC Mofus Cobra Pro Minecraft Pocket Edition Live. Ja nie mogę, jaki żal. Citrox. O, Play Games, czyli Emil de Emilo FS. O, Nerd. Nie, to jest, przepraszam, mój stary kanał Kemot Live. Co, Cropix, poszuki. No to macie jego subskrypcje, ogólnie mało ich jest. On wtedy prawie nie wchodził na YouTube'a. Ja go często musiałem zmuszać do tego, tak powiem w cudzysłowie, zmuszać do tego, żeby jakiś film rzucił. Ale też z własnej woli też rzucał. No i tu macie jego najstarsze intro. Jakie ocenię? Zaraz się przekonacie. Po pierwsze, muzyka jest straszna. Po drugie, znak wodny Made with Kinemaster, to już od razu. Intro mogę ocenić takie 3 na 10, bardzo słabe. Dobra, tu mamy Smash i Rock, widzicie, tu macie różne jego filmy. I najgorszy z tych filmów, przez który miał zresztą jeszcze kłopoty i mama później mnie osądzała, że ja to nagrałem, bo nazwa Emil, tak, to wskazywało na to, że to ja, to jest mój kanał. A to jest nieprawda, to jest Luki kanał. No tu macie, najnowszy film, 356 wyświetleń, kawał matki, bez miniaturki oczywiście. Patrzcie jakie intro, malutki ekranik, tutaj czarne pasy po bokach. No, przerywnik. Oczywiście w Kinemasterze znak wodny, muzyka do dupy jak to zawsze. No i oczywiście znak wodny Cyberlink by Power Director. Maciek dziś ma urodziny. No dobra, lajkuj i subskrybuj. Maciek dziś ma... Ale zdjęcie nie, święty Mikołaj przynosi prezenty raz w roku. O Boże. Dziś ma urodziny, będzie bawił pół godziny. Od razu mówię, że w tle słychać mój głos. Jeszcze nie przechodziłem mutacji, taki wiecie, dziecięcy, taki bardziej, po prostu wysoki. Maciek nie robi kupy, dostaje mi.
na dupę. No i co? No właśnie, to są kawały ściągnięte z internetu o fraszki o Michale. On stąd skapił po prostu. On sobie nie zdawał sprawy, że krzywdzi po prostu osoby, które mają na imię Maciek. No i on to głównie zrobił dlatego, że jest u niego w klasie taki dość dziwny chłopak o właśnie imieniu Maciek, którego nie znosi po prostu. Ale okej, nie robi się o nim takich filmów. Nie daj się nikomu zjeść, Maciek lubi jądra gnieść. Chyba sobie nie zdawał sprawy, co wtedy mówił. To jest okropne po prostu, to co on mówi o innych Maćkach. A właśnie większość Maćków jest fajnych. Nie, tego nie. Słyszeliście mój głos? No właśnie, to ja. To przysłowie nie jest głupie, Maciek grzebie palcem w dupie. Właśnie. Co ja o tym sądzę? Idiota to powiedział. No, długa przerwa. Luka tutaj myślał, co powiedzieć. No właśnie, co powiedzieć? Ja bym to od razu usunął. Maciek sika na komputer, gdy mu Stefek robi kupę. Totalnie bez sensu. Od razu to mówię. W ogóle, co to ma znaczyć? Maciek sika na komputer, gdy mu Stefek robi kupę. O co tu chodzi? Nie kapuję. Jakiś po prostu nie do rozwinięte to dziecko. Wtedy chyba z luki wyszło. Słyszeliście mnie? No właśnie, po co ja tam mówiłem coś? Maciek patrzy się na ptaka wtedy. Słuchajcie, wtedy też miałem zrąbany kanał. Niku wam nie podam, bo nie chcę się ośmieszać tutaj. No i dlatego mówiłem takie głupoty. Złodziej obcina się jak go. Słyszeliście to? No właśnie. Takie głupoty wtedy pieprzyłem. Jakiś Maciek patrzy się na ptaka i mu złodziej obcina siusiaka. O co to w ogóle chodzi? Tego też nie mogę teraz zrozumieć. Maciek patrzy się na ptaka raz i to siusiaka. Co? Ptaka. No i ja tu się śmiałem na dodatek, co nie? No, Maciek, gdy w końcu leży, to wtedy... To jest z nim dużo talerzy, a na tych talerzach... Nie, to nie był żart. Boże, ten film jest totalnie bez sensu. Nie, on musiał... No, po co on mówił rzeczy, których w ogóle nie chciał mówić? No, tak się zaczynał po prostu. Takie, no, ale właśnie, no on tak mówił po prostu. Posłuchajcie jeszcze raz, jak on się zaczynał. Nie, to nie był żart. Dobra, czekajcie. Taka. O, i to będzie ten moment. Maciek, gdy w końcu leży, to wtedy... To jest z nim dużo talerzy, a na tych talerzach... No właśnie, niech mógł sobie to na kartce po prostu napisać, jeśli nie pamięta. Najlepiej to by było na kartce napisać. I by on to z kartki po prostu czytał te kawały, a nie tak z pamięci ducha coś tam. I w ogóle jeszcze zapomniał, co to miało być dalej. Nie, to nie był żart. No to nie był żart, no właśnie. Maciek lubi kupę jeść, bo on też lubi jądra gnieść. Boże, jak mi cię, że... Luka, jak mi cię było szkoda. Pan 5 miesięcy temu, że takie gówno musiałeś rzucić. Słuchajcie, gdyby nie ja, to wtedy Luka by nie wiedział, że co to jest YouTube że można... No i tu macie 10 łapek w górę, 5 w dół i przeczytajmy komentarze. No i macie, Maciek Wolski, usuwaj ten film. Ja odpowiedziałem, to mój brat XDD. Debil to nachrywał, pomylił się, no, wydarza się pomyłka. Pomarańc.pl to jest jego kolega z klasy, a on o imieniu Adam. Zajebisty film to jaja macka, on nie je, haha. No i co, fujaro, ty pedale zajebiste, pozdrawiam, usuń film. To jest ten Maciek Wolski, właśnie którego uraził. Widzicie, no, jak oceniam ten...
Dobra, ogólnie filmy dam ci ziomek, czyli Lukas sprzed 3 miesięcy. No to dam ci filmy 3 na 10. I tak, ogólna cena to będzie 2 na 10 za to, że obraziłeś Maćka, za to, że nagrywałeś beznadziejne filmy, tak jak ja teraz to robię. Nie no, każdy ma swoje zdanie, nie? No właśnie. Oj, ogólna cena, czyli to jest, mówię, 2 na 10. No i dobra, jeśli się to spodobało, to oczywiście nie ma co. Zostaw koniecznie łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Więcej bek się nie pojawi, bo nie chcę wyśmiewać osób, które po prostu specjalnie chcą mieć pośmielisko na YouTubie, typu Lady Stulaska albo Karol Guzik. No i to tyle, siema. The chick I call it Lola. She feel like the ocean, like to drink and smoke some Doja. And I feel like